Stasiu, jesteśmy przed premierą. Jak odczucia? Czy jest lekki stres przed odbiorem, czy wiesz już, czego się spodziewać? Jest stres, ale no powoli schodzi. W ogóle przed tym, jak weszłam tutaj do teatru, to mi się nogi trzęsły, ale też no, jest wielka ekscytacja i wielka radość. I myślę, że teraz te emocje zdecydowanie górują. Widziałam już film, więc nie ma aż takiego stresu, bo gdybym nie widziała, to myślę, że w ogóle bym nie dała rady. Kompletnie nie wiedziałam, czego się spodziewać, bo no, te efekty musieliśmy sobie wyobrażać w głowie. No i pamiętam, że właśnie była pierwsza scena i od pierwszej sceny ja po prostu siedziałam ze szczęką w dole, więc byłam pod wielkim wrażeniem. Czasami łapałam moją mamę za rękę i mówiłam, widziałaś to, ja tu gram. Macieju, mierzysz się z dziełem, które kochają Polacy, które zapadło w ich pamięci i w ich sercach. Czy jest to związane ze stresem, czy raczej z ekscytacją w dzisiejszym dniu? Bardzo zdrową ekscytacją. Wydaje mi się, że stworzyliśmy coś kompletnie nowego. Zastanawiam się, ci, którzy kochają, ciągle pamiętają, czy to jest tylko taki sentyment skradziony z młodych lat. Mam nadzieję, że zupełnie bez kompleksów wkroczyliśmy w tą podróż i ona jest o dzisiejszych czasach i mam nadzieję, że na przyszłość. Ja to czekałem całe życie na tą premierę. No słuchajcie, jak byłem małym dzieckiem w wieku mojego syna, to pan Kleks odwiedzał nas w domu, więc dla mnie to była mniej więcej taka magia, jakby dzisiaj do mnie, do domu przyszedł psi patrol, usiadł przy stole i mój syn usiadł z psim patrolem. Kleksem żyłem, Kleksa kochałem, chciałem mieć takiego przyjaciela, chciałem mieć takiego nauczyciela, ale tak samo czekałem przez te lata, żeby obudzić w sobie to dziecko. Mój syn czekał, kiedy pojawiły się materiały, zwiastuny i przede wszystkim ten teledysk w Stanach. No to oglądamy to namiętnie, łezki mu napływają do oczu. No i to jest niesamowite wydarzenie dla całej naszej rodziny. Widząc, jak premiera została zorganizowana, można się spodziewać, że to będzie istny hollywoodzki film, bo premiera tak wygląda. Cała moja rodzina bardzo czekała na ten film. Obserwowaliśmy cały proces powstawania tej ekranizacji, więc jesteśmy bardzo ciekawi efektów końcowych. Czuję lekki stres, ale głównie ekscytację, bo właśnie się zdziwiłem, że aż tak mało się stresuję. A czy z kolei na planie filmu stresowałeś się? Na początku bardzo, ale potem, gdy poznałem ludzi, Tomasz Kot i Dosia Litwiniak, naprawdę mi bardzo pomagali, bo to był mój pierwszy film. Maciek Kowalski też mi bardzo dużo pomógł, więc myślę, że wszyscy dołożyli swoje cegiełki do naprawdę powodowania, żebyśmy się mniej stresowali. Przychodzę tutaj z totalnie otwartą głową i nie chcę się na nic nastawiać, po prostu przyjść, zobaczyć i ocenić. Jako dziecko byłam gigantyczną fanką Akademii Pana Kleksa i mam taką nadzieję i też wierzę, że to się spełni, że gdzieś tam ta wersja, którą my oglądaliśmy za dzieciaków, będzie po prostu zupgrade'owana, będzie upiększona, ulepszona i wierzę, że jakby ta Akademia Pana Kleksa powstała po prostu z jak najlepszych rąk i nas mile zaskoczy. Ojej, ja czekałam od lat, odkąd Maciek Kawulski powiedział mi o tym, że będzie ekranizował Kleksa i ja mówię wtedy wow, grubo bardzo. To, czego w przypadku Maćka zawsze mogę być pewna, to, że będzie nieprawdopodobnie dopieszczony dźwiękowo film, muzycznie i dźwiękowo. Taką jedną książkę, jaką przeczytałem w podstawówce, to właśnie był Pan Kleks i teraz mam okazję w końcu zobaczyć to na żywo przed ekranem. I jeszcze mój szef zrobił ten film, także no muszę to oglądać. Kiedy Maciek zaprosił nas na spotkanie, to ja tylko z agencji dostałem sygnał, słuchaj, tu się coś dużego szykuje, tam jesteś zaproszony do KSW i tak dalej, nie, ja mówię okej. Okay. I pamiętam, że Maciek jeszcze miał wtedy taki pomysł, że on będzie tylko producentem, że będzie być może inny reżyser, no ale ja też wiedziałem, że o te prawa to walczyli ludzie od lat i bardzo chcieli, no i to na mnie wrażenie zrobiło, nie? Że Maciek ma to wszystko. Kiedy mi to zaproponowano, to sobie przypomniałem taką koszulkę, którą kupiłem z Piotrem Franceskim. I co jakiś czas, jak ją zakładałem, to ktoś mówił, ty byłbyś dobrym Kleksem, stary, nie? Ja mówię, no nie wiem, co... Jakby to był taki trochę abstrakcyjny pomysł. A druga rzecz, to pomyślałem sobie o tych wszystkich wilkołakach, których tak strasznie się bałem, bo ja byłem w podstawówce. No i pamiętam, to był realny strach i tu też dzisiaj na widowni jest mój brat. Byłem zachwycony, bo co jakiś czas złośliwie sobie wysyłaliśmy print screeny. Ja mówię, czy pamiętasz wilkołaki? Nie, bo to była na przykład taka przysięga, że będziemy pamiętać je do końca życia. Jakbyś miał określić swoją postać tak w trzech jakichś epitetach, co byś powiedział? Groźna, wrażliwa,
i zagubiona. I mam jedno takie wspomnienie z jedną z ostatnich scen z filmu. Byliśmy wszyscy razem, powiedzmy, w jednym miejscu na planie. Czuć było taką mobilizację i wsparcie, było zimno, więc każdy gdzieś tam się motywował do dalszej pracy. Przewodził temu wszystkiemu Tomasz Kot, nasz Kleks. Widziałam przede wszystkim trailer, widziałam reklamy i to już mnie zachęciło. Dawno nie mieliśmy tutaj na rodzimym rynku tak dobrze przygotowanej produkcji. Poza tym to, co się dzieje tutaj na tym wydarzeniu, ta ilość ludzi, tak to jest zorganizowane i wyprodukowane, to już dużo obiecuje. Naprawdę wow. Niezwykłe wydarzenie. Przyznaję, że czekałam, ja i moja córka, z niecierpliwością, a jeszcze te wszystkie zapowiedzi, które oglądałyśmy, piosenki, tak rozbudziły naszą ochotę i naszą wyobraźnię na to, co tutaj za chwileczkę na ekranie zobaczymy, że nie mogłyśmy sobie odmówić tego, aby tutaj nie przyjść. Jesteśmy, bardzo nam się podoba, widać, że to jest na sam koniec roku wydarzenie roku i to jest piękne, naprawdę. No i mam nadzieję, że pan Kleks też gdzieś tutaj się pojawi. Liczę, że będzie to naprawdę coś niesamowitego. Oczywiście jakieś obawy mam. Znam pana reżysera na tyle, że wiem, że się nie zawiodę. Po dzisiejszym seansie, jakie słowa byłyby dla Ciebie taką największą pochwałą od widzów? Że ten film pozwolił nurkować w głąb siebie, w tą część głowy, w której kryje się wyobraźnia. Czyli niekoniecznie oczekujesz tutaj porównań do starszych wersji filmu, książki, tylko bardziej oczekujesz odkrywania czegoś nowego w sobie, w ludziach. Bardzo chciałbym. Uważam, że stary film to jest zamknięty rozdział. Ten film jest niescyfryzowany, nie możemy go już dzisiaj oglądać. On swoje zrobił przez 40 lat, bawił, wychowywał, pobudzał wyobraźnię, czas na nowy rozdział, bo tylko w ten sposób dzieciaki uznają to uniwersum za własne, jeśli ono będzie z dzisiejszych czasów. Ja też się nie spodziewałam aż takiej fety, chociaż właściwie myślę, że to jest taka światowa produkcja na takim światowym poziomie, że należało się zrobić też taki wielki splendor i bardzo się cieszę, że w tym uczestniczę. Jakąś swoją małą cegiełkę też dołożyłam do produkcji, tworząc choreografię. To było dla mnie fajne wyzwanie, bo do kilku linijek wiersza trzeba było ułożyć zestaw ruchów, który będzie przyswajalny dla aktorów, dla dzieciaków i będzie kluczem ruchowym do wejścia w inny wymiar, czyli w wymiar fantazji. Jeśli chodzi o pracę na planie, no to na pewno miałem sceny z panem Piotrem Frączewskim. I pamiętam, że jak on się pojawił na planie i jak mieliśmy razem scenę, moja emocjonalność zadziałała i pomyślałem sobie, to się naprawdę dzieje. Witajcie w naszej bajce! Witajcie w naszej bajce! W niej ukryty głos, zbudź ze snu. Coraz więcej w nas sił, by zburzyć mur. To już czas na nową bajkę. Ja po prostu chcę być w bajce, ja chcę być w tej bajce. Ja jestem zachwycona, wzruszona, zresztą nie tylko ja, tylko córka też. Cudownie, to jest coś pięknego i na koniec mi ze wzruszenia poleciała łezka, nie ze względu na to, co się działo w filmie, tylko po prostu, że to jest tak fantastyczne i to jest polskie i mamy się czym chwalić po prostu. Ja jestem oszołomiona. To jest film o wyobraźni, ale to, jaka wyobraźnia została uruchomiona, żeby ten film stworzyć, jest niesamowite. Ogromne wzruszenie, naprawdę, zwłaszcza na koniec, tak. Końcówka, zwłaszcza Hanie, wzruszyła ogromnie. To przepięknie. Podobało się, nie bała się? Nie, absolutnie, przepiękny film, naprawdę. Ja się spodziewałam wspaniałego filmu, więc w tym sensie nie jestem zaskoczona w ogóle, ponieważ ten film jest wspaniały. Bardzo Maćkowi gratuluję. I on jest najlepszym, wydaje mi się, dowodem na to, że trzeba marzyć o wielkich rzeczach, nie dawać sobie żadnych ograniczeń i spełniać swoje marzenia i mieć bardzo konkretną, wspaniałą, jak najwspanialszą wizję tego,
kim się chce być, jak chce się być. I Maciek jest najlepszym dowodem, że trzeba w to wierzyć i że to się sprawdza. I to jest wspaniałe i uważam, że ten film powinni zobaczyć i dorośli, i dzieci. Film ekscytujący i gra na emocjach. Po 40 latach mogliśmy zobaczyć pana Kleksa starego i nowego. I ta wspaniała muzyka i efekty, no wow, naprawdę wow. Światowe kino dzisiaj zobaczyliśmy. Coś wspaniałego. Patrzyłem na ludzi starszych, jak z otwartymi ustami i pokładali sobie głowy na ramieniach. No cudowne, cudowne kino, cudowne chwile. Było i wzruszające. I wesoło. Ja w pewnym momencie się nawet popłakałam. Coś szczególnie zaskoczyło może w filmie? Pani, no dziwna sprawa, ale po tym filmie można polubić dzieci. To jest straszne. Ja chyba już jestem za stary, żeby nie wyciągać z tego jeszcze dalszych wniosków, wie pani, z puenty tego filmu. Jeszcze w tych czasach, wie pani, gdzie świat płonie, taki film z takim zakończeniem, z takim przesłaniem, jest, aż mi przeszły dreszcze na koniec filmu, bo nie spodziewałem się takiej puenty, że ona w tych czasach będzie tak silna, tak mocna i tak ponadczasowa. Naprawdę cała nadzieja jest w dzieciach i musimy na te dzieci w tej chwili spojrzeć inaczej po tym filmie. Od nich przede wszystkim będzie zależał świat, te kolejne lata. Więc tym bardziej powinniśmy ich karmić właśnie takimi filmami i takim kinem, bo absolutnie ja jestem pod wrażeniem, czekam na drugą część. Będzie? Będzie, zapowiedzieli. No dobra, jak już zapowiedzieli, to będzie. Film rzucił mnie na kolana i jestem zachwycony. Jestem zachwycony i właśnie chciałem nagrać story dla swoich followerów, że słuchajcie, wbijajcie do kina, świetny film. Maciek Kowalski zrobił świetną robotę. Odczuwałam w moich oczach na mokro wzruszenie po zakończeniu, w finale. Historia łapie za gardło. Bardzo, bardzo jest to... Bardzo jest to wzruszające. Momentami i zabawne, i groźne, i mądre. Ta odrobina czasu, którą spędziłam na planie, była niezwykle piękną przygodą. Ja bym tak to nazwała. To jest na mojej drodze zawodowej ta historia piękną przygodą. Trzymam kciuki za ten film i za całą brygadę. Jestem po prostu pod wrażeniem młodzieży. No chciałam powiedzieć dzieci, no ale to już nie są dzieci. Te dzieci, tak patrzę dzisiaj na nie, tak... podrosły i myślę, że między nimi się jakieś niezwykłe relacje zawiązały. Na pewno, niewątpliwie, bo widzę to tutaj, jak się spotkały po czasie. Idea fantastyczna, świetny pomysł, żeby główną rolę zagrała dziewczynka i przede wszystkim to, że w tej Akademii pana Kleksa jest miejsce dla wszystkich. Jest miejsce dla dziewcząt, dla chłopców, dla dzieciaków spod każdej szerokości geograficznej, po prostu, mówiących różnymi językami z różnych kultur. To jest genialne, to jest opowieść o naszym świecie, prawda? Ja się cieszę, że po tylu latach moje dzieciaki mogą mieć swoją wersję pana Kleksa, chociaż przyznam szczerze, że my zaraziliśmy dzieci tą naszą wersją pana Kleksa i śpiewaliśmy dzieciakom piosenki z Akademii pana Kleksa i teraz nasze dzieci mogą mieć na miarę naszych czasów wersję, którą one zrozumieją, która też wizualnie jest pewnie taka też i może pełniejsza, no i bohaterka, która jest wyjątkowa. Myślę, że też tak stanowi takie fajne odcięcie od pierwszej części. Zaskoczyło mnie bardziej to, że moja córa w ogóle wytrwała do samego końca i tak jej się podobało. Do serdelkiem zdjęcie już chcę koniecznie, nie? Więc jakby super, działaliśmy całą rodziną w ogóle, mimo że moja córa dopiero będzie kończyć 5 lat, ale jakby całą rodziną działaliśmy super. Muzyka ekstra i w ogóle taki klimat polskiego Stranger Things, taki, w takiej polskiej wersji właśnie Akademii pana Kleksa, więc jakby to damy, to jakby super i mega dobrze to trafiło na pewno. Polecasz też dla najmłodszych, tak? No jak się okazuje, tak. Jakby trochę się baliśmy, zastanawialiśmy się długo, to były długie dyskusje, czy brać córę, czy nie brać. W końcu żeśmy zaryzykowali, jakby nie żałujemy i wytrzymała, przytulając się nieco, tak, ale wytrzymała także nawet z najmłodszymi. Ja chciałam bardzo podziękować. Kocham się wzruszać, cieszyć i tutaj miałam wszystkie emocje. Jestem fanką pana Kleksa. Wzruszyłam się. Dziękuję. Na pewno obejrzę jeszcze raz. Albo więcej. Mojemu synowi też się bardzo podobało, więc super, zrobić dobre kino dla dzieci. I dziękuję wszystkim aktorom. Myślę, że taką rzeczą, którą bardzo zapamiętam, to były takie dogryzki między mną a Tomkiem, kiedy już się tak bardziej poznaliśmy i wyczuł, że rozumiem jego sarkazm, to wymyślił taki żart, że jest takim zazdrosnym aktorem o młodszą obsadę. I ja ogólnie miałam w scenariuszu numer 1 jako Ada, a on miał numer 2 jako Kleks. I on podchodził czasami do Maćka i mówił, że po jakiej szkole jest ta dziewczyna? Czemu ona ma numer 1? To teraz się ten żart ciągnie. Słyszałam już tutaj od aktorów, że niesamowicie dobrze bawili się na planie. Ja się bawię świetnie od 4 lat, odkąd pierwszy raz
usiedliśmy z Tomkiem i postanowiliśmy, że będziemy robić Kleksa. Nie zamierzam przestać się nim bawić. Jeżeli interesuje mnie jakaś opinia, to uwierzcie mi, to jest tylko i wyłącznie opinia widzów. Ja jestem najbardziej ciekawy, jaki będzie odbiór tego filmu, bo to jest też niezwykle trudne, jak ludzie w naszym wieku, młodsi, ciut starsi, robią rzecz dla tych najmłodszych, którzy już percepcję mają absolutnie zmieloną social mediami. Tam jest inna percepcja, inna dynamika, inne oczekiwanie. Nie? Jakby byłem strasznie ciekawy, nie? Czyli jak ja sam oglądałem w zaciszu razem z Maćkiem film, byłem zaskoczony po prostu, nie na przykład, że jest non-stop muzyka. Nie, ale potem myślę sobie, wow, kurde, ale przecież może właśnie takie jest oczekiwanie najmłodszych i trzeba na to poczekać, więc tak naprawdę czekam z uwagą. Moja chusteczka świadczy o tym, że było kilka takich momentów. Ja nie wiem, jakoś im jestem starszy, o tym się częściej wzruszam, jakoś mnie to wszystko widzę w różnych sytuacjach. Genialne w ogóle efekty, świetne role w ogóle dziecięce. Dzieciaki i rodzice, którzy obejrzeli ten film na chwileczkę, tak się przenieśli w myślach do tego, żeby starać się zawsze być dobrym człowiekiem. Pamiętam ten taki jeden cytat właśnie, że ludzie się nie rodzą źli, tylko okoliczności, nasze decyzje no, wpływają na to, że być może czasami jesteśmy właśnie źli. I to jest dla mnie na przykład bardzo ważne, bo dla mnie to, co ja robię w mojej fundacji, w różnych projektach, jest bardzo ważną misją i po tym filmie jestem jeszcze bardziej przekonana, że to, żeby inwestować w edukację młodych ludzi i żeby widzieć w nich te najlepsze właśnie ich cechy, a mimo tego, że czasami ich nie widać na pierwszy rzut oka, trzeba się naprawdę wgłębić, jest najpiękniejszą rzeczą, jaką my dorośli możemy dać młodym ludziom. Lekka nostalgia łapiąca za serduszko oczywiście. Jest to bajka, którą gdzieś tam jak się miało 8-9 lat pokazywali ci rodzice czy nawet dziadkowie. I bardzo fajnie jest to przeżyć na nowo, w trochę odświeżonej wersji, bo i muzyka czuć, że jest nowocześniejsza i efekty są lepsze. I ta ekranizacja jest po prostu na wysokim poziomie. Bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony i mam nadzieję, że w kinach będzie się podobało ludziom nawet jeszcze bardziej niż mi. Fajne takie przeniesienie świata rzeczywistego do świata bajek. I myślę, podpowiedź dla właśnie tego młodego pokolenia, żeby być odważnym w życiu. Warto wierzyć i warto chcieć, bo czeka nas wspaniała przygoda w życiu i to było to taka delikatna namiastka tego, więc naprawdę świetna produkcja. Dużo wcześniej mówiłem, że jestem wielkim fanem Macieja Kawulskiego, a i po raz kolejny on to potwierdza, że naprawdę być warto. Bardzo mi się podobało. Myślę, że każdemu, kto ma w sobie trochę dziecka, będzie się podobało, więc chyba to najważniejsze. Mocno rozczula i wiele razy można zapłakać na nim. Płakałeś? To na pewno. Uroniłem łezkę również, tak jest, nie jeden raz nawet. Więc fajnie bardzo, też takim super przekazem, więc ekstra. Bardzo mi się podobało, co prawda jest to troszkę inne wydanie, bardziej barwne. To, co ja zapamiętałam z tego filmu, to, żeby faktycznie po prostu oddać się tej sile wyobraźni i nie mieć żadnych ograniczeń i po prostu przekazywać i szerzyć to dalej, więc bardzo miło było zobaczyć ten obrazek. Bardzo fajna produkcja polska na bardzo wysokim poziomie, więc zachęcam, żeby wybrać się do kin. Czy jakaś rola Cię zaskoczyła lub tak specjalnie Ci się spodobała? No na pewno mi się podobały te role dziecięce, dzieci, które grały. Ja mam troszkę inną rozkminę, jak oglądam film, to sobie trochę myślę, jak to zostało nagrane, ile musiało być pracy i z tymi dziećmi wydaje mi się, że bardzo fajnie też patrzyłem na napisy końcowe i tam cała opieka nad tymi dziećmi była też wyróżniona, w związku z tym to jest dla mnie takie wow, no bo praca z dziećmi to jest na pewno trudne i też ma swoje zasady specjalne, w związku z tym no jestem pełen podziwu dla tych małych aktorów, którzy tam sobie świetnie dali po prostu radę i na koniec też było wspaniałe, jak oni po prostu stali w rzędzie, wszyscy im klaskali, a wszyscy byli zapłakani. Te wszystkie dzieci, to było cudowne. Oni się tak cieszyli, że mogli wziąć w tak wielkim projekcie udział. Miło, że Piotr Franceschi znalazł się także w tej części. Jestem pod wrażeniem jego dykcji, jego kondycji. Jego się świetnie słucha, cokolwiek by nie mówił. Oczywiście jestem pod wrażeniem rozmachu tego filmu scenograficznego, kostiumy, charakteryzacja. W pewnym momencie nie wiadomo było, na co patrzeć. To wydaje mi się, że zgarnęli w pewnym momencie wszystkie rekwizyty, które w ogóle są w Polsce, więc wszystkie inne filmy musiały wstrzymać produkcję, żeby móc nakręcić pana Kleksa. Jestem wzruszona. Cieszę się, że taki film powstał, że będą ten film mogli zobaczyć moi chłopcy. Już Alesio widział drugi raz, jak tylko się pojawi w kinach, idę z Keniem. Ten film uczy niesamowitej empatii, szacunku do drugiego człowieka. Naprawdę, popłakałam się na filmie i tak się cieszę, że
że Tomek Kot tak pięknie zagrał tę rolę. Mój kolega ze szkoły teatralnej, więc no taka duma. Dziękuję twórcom za ten film, za wszystko, za scenariusz, za kostiumy, za grę aktorską, dzieciakom za piękną grę. No po prostu tutaj wszystko gra. Ja jeszcze zobaczę ten film 100 razy. Niesamowita chwila, że można zobaczyć zwieńczenie naszej ciężkiej, myślę, pracy. W trakcie, nie ukrywam, zerkałem czasami na publiczność, na prawo i lewo i jeśli widziałem, że ktoś siedzi z zapartym tchem, no to widziałem w jego oczach, że ta bajka się mieni. To znaczy, że chyba to jest najlepszy komplement. No jestem naprawdę wdzięczny całej ekipie, wszystkim, którzy pracowali przy tym filmie. Oddali tam swoje serce, bo tak było po prostu też na planie tego filmu. Pojawił się podczas tego filmu uśmiech, pojawiło się wzruszenie i gdzieś tam zaszkliły się oczy, także starałem się to ukryć przed moim synem, bo z nim i z żoną oglądałem ten film. Ale nie jestem zawiedziony, jestem zadowolony, że to przyszedłem. Mądre przesłanie. Fajnie, żebyśmy wyszli z kina z takim przeświadczeniem, że zawsze warto być dobrym, że zawsze warto marzyć, niezależnie czy mamy lat 5, czy jesteśmy gdzieś tam bliżej końca naszej drogi. Także podobało mi się. To jest taka niesamowita opowieść o tym, jak wyobraźnia może zmienić wszystko w twoim życiu. Ja jestem mamą, więc wiem, że dziecko jest taką czystą kartką, w której możemy namalować wszystko i to jest tak niesamowite ważne. Dopiero później zmierzamy się z tym wszystkim w dorosłym świecie, co nas otacza i może zmienić. Natomiast ten okres taki dziecięcy jest bardzo ważny. On kształtuje wszystko, co później dzieje się w naszym dorosłym życiu, więc to jest piękna opowieść, piękna bajka z niesamowitym morałem. No i jeszcze teraz w nowej odsłonie jestem bardzo ciekawa. Bardzo cieszę się i gratuluję, że ten film powstał. To było naprawdę mocne przeżycie dla mnie. Wiedziałam, że to nie będzie banalne. Wiedziałam, że to będzie nieprzewidywalne. A co by było, gdyby udało nam się więcej trochę tego dziecięcego świata, pełnego empatii, naiwności, takiej dobroci, przemycić do naszego świata dorosłych. Bardzo mi się podobała konstrukcja tego zamieniania ale na więc. Czyli, że nie ma rzeczy niemożliwych. Jeszcze czegoś bardzo pragnę, więc muszę po to sięgnąć. A nie ma ale, które miałoby mi w tym przeszkodzić, jeśli ja sama się przed tym nie cofnę. Przyszłam tutaj przede wszystkim po zachwyt i jestem usatysfakcjonowana. Bardzo gorąco Państwu polecam. Wszystkim, małym, dużym, średnim. Każdy powinien zobaczyć dzisiaj Kleksa. I już czekam na drugą część. Akademia Pana Kleksa. Tylko w kinach.